Jesteśmy na strzelnicy Snajper w Gliwicach. Czynna, tak jak tutaj widzimy. Możemy postrzelać z pneumatyków, możemy postrzelać z broni palnej. My oczywiście jak zwykle pneumatyka. No i mam dla Was taką zapowiedź, że w następnym odcinku zaproszę pewnego gościa, panią, która będzie rozmawiać ze mną akurat na tematy trochę odmienne, aczkolwiek zbliżone. Będą to sztuki walki i pewien ważny projekt, który odbywa się już cyklicznie w naszym mieście, czyli w Gliwicach. I porozmawiamy sobie trochę o sztukach walki, a potem pokażemy również coś związanego ze strzelectwem i militariami. Jest z nami Miśka i mój kolega i spółka. Dzisiaj strzelanie z wiatróweczki z Latexa. Pięknie, niech młodzież, niech dzieciaki choć trochę mają, że tak powiem, wstępu do strzelectwa, niech popykają z wiatrówki. Nie ma już teraz praktycznie chłopców harcerstwa, na PO też mało się strzela, więc kiedyś to było, że tak powiem, bardziej rozwinięte, były loki. Co to nie latało? Hades mu nie latał, JSB Heavy mu lata wyśmienicie. Teraz to zweryfikujemy tutaj na tarczu, na razie jestem świeżo po wyzerowaniu. Potem sobie jakieś spinerki postrzelamy. A tutaj Miśka, widzę, coś tutaj robi swój kanał chyba. Jak się nazywa twój kanał? Miśka i spółka. Miśka i spółka, dobra. Ty, ojciec nie ma za małego tego stołka? Nie. Daje radę? Tak. Tam go plecy bolą. Możliwe. A będziesz strzelała? No to jak będziesz strzelała, to ja ci dam wyższy stołek. Czy będziesz stała? Mi tam obojętnie. No dobra, ja ci pożyczę krzesełko. Jestem przyzwyczajona staniem i nie staniem. No, to Gliwice strzelają. Sobota z pneumatyką, jak ja to mówię. Dobra, kończę znowu. Miśka, ty patrz, nie podjechało. Dziwne. Słuchajcie, kral niż na tym zwykłym... Boże, na śrucie JSB Hades tutaj mi nie robił skupienia, bo mi się ono było rozrzucone tak na dwa, nawet na trzy palce. A tutaj zastosowałem już JSB Hades w pięciu strzałach. Jeszcze korektę wprowadziłem, no bo tutaj mi uciekło na lewo, potem dałem jeszcze trzy kliki w prawo i tutaj już mi się trzy strzały ułożyły i tu cztery, pięć wcześniej. No, czyli sam środek, to z nokietek. No dużo. Ładnie, nie? No. Zobacz, Łukasz. Jeszcze raz? Pięć strzałów. Jak mnie to pierwszy... Z nisza. Jak ja to pierwszy raz byłam, to ja to... Ładnie, nie? Aha. Jak ja to... Puknąłbyś sobie z niego? Dobra. To jest puncher, tak? Tak. Że gdzie jest ten bezpiecznik tutaj? Nie ma bezpiecznika. Aha, nie ma. To jest twardy spust. Mi się bardzo dobrze, jak na niski budżet strzela tym karabinkiem, bo widzę, że jest celny, ma potencjał. Jak jest celny, to jest najważniejsze, nie? I żeby się nie psuł, to będzie pięknie. Dycha? Nie, strzelam w tą, w łeb tej kaczki. I musi być strzelny, tutaj i będzie 4 minuty, to wtedy wyjdzie. Może obierz sobie tą odblaskową którąś, bo jest czysta tam, chyba poniżej. Ta odblaskowa, ja chyba tą górną strzelałem. I w dziesiąteczkę mierz i powinniśmy w to samo miejsce cały czas. Może być też śród. Czekaj, muszę nie, też wodę postawić teraz, no? No oczywiście, że nie wiem jakiego używam. To weź sobie JSB, bo ja mam JSB. 4,5? Tak, weź sobie to. Ale ten, bo ja na używaliście... Ja kropkę robiłem JSB. Kropkę no to, JSB. To jest JSB. To jest praktycznie to samo. No to weź musi sobie być ten, musi być coś z tym przyrządami. Tu kolega Łukasz zrobił też kropkę teraz z krala, także no... Nie ma o czym mówić. Przyklejamy. Zatkało, co? Zatkało kakao, proszę. Dziękuję bardzo. Jak jest wam za głośno, to... Słuchawki.
20 metrów, 6-7 może nawet. Tu po patyku poprawiałem. Ja strzelałem 25, no to tak. Tam. I tu samo wchodziło, no i później poprawka 8 czy 10 trafię. Tutaj średnio już widziałem, przy... ale za te pieniądze. Czekaj, zajmę ten karabinek. Za te pieniądze, słuchaj.